Burger. Pierwsze skojarzenia, Ameryczka i takie wielkie burgery. Dzisiaj nie polecimy do Ameryki, ale spróbujemy zrobić właśnie takiego wielkiego burgera. W odcinku z Cheat Day'a The Rocka ten posiłek ma 3759 kalorii, 132 białka. Robiłem już burgery, ale były to 4 i mniejsze, a dzisiaj właśnie na cel postawimy sobie zrobienie jednego, a porządnego. Nie będzie to żaden smutny burger z 10 warstwami przekładanego mięsa z bułką, mięsa z bułką, mięsa z bułką, mięsa z bułką, tylko zrobimy go super wypasionego. Użyjemy jak najwięcej składników i do tego właśnie 3 rodzaje mięsa. Lecimy. W sekcji mięsnej dzisiaj mamy karkówkę, żeberka, mięso mielone na burgery, no i oczywiście boczek. 2 mięsa są już przygotowane i wystarczy je jedynie podgrzać. Mięso na burgery trzeba jeszcze uformować, boczek również trzeba jeszcze wrzucić na patelnię. I żeby logistycznie to wszystko ze sobą jakoś działało, bo mam tylko 3 patelnie, trzeba to dobrze rozplanować. A dodatkowo będzie trzeba jeszcze usmażyć jaja. Bierzemy największą dostępną patelnię i zaczniemy od boczku. Boczek się robi, więc trzeba wrzucać coś na drugą patelnię. Cebula i pieczarki będą wlatywać. Sos to raczej klasyka. Ketchup, majonez, musztarda i ogórek. Tak on się prezentuje. Do tego będzie... Czekaj, nie to. Teraz lepiej. Guacamole. Gdyby tego było mi jeszcze mało, to mam na ewentualność sos barbecue. Gdyby brakowało mi jakichś tam smaczków, nie? Wszystko mamy już gotowe. Oprócz tego, co widzieliście, mamy jeszcze pomidora, sałatę, ogórek, bułki maślane i ser toast. Poza tym mamy, tak jak mówiłem, 3 rodzaje mięsa. Karkówka, żeberka, mięso mielone. Dodatkowo mamy 5 jajek, boczek, te 2 sosy, cebula i pieczarki. Będę to wszystko ważyć, bo chcę zobaczyć, ile to wszystko wyjdzie. Talerz waży 880 gram. Pierwsza bułeczka. Zaczniemy oczywiście od sosu, nie? Pierwsza warstwa i już w sumie, ale ze spokojem, przemyślałem to, mamy wykałaczki. Dla odmiany guacamole. Tu będzie bardziej warzywnie, więc zamiast sałatę. Ale żeby nie było za bardzo warzywnie, trochę mięska. Nie przewalę się. Więcej już chyba nie ma co układać. Sam burger ma około 1800 gram. 1,8 kg. Bierzemy się za jedzenie. Tyle go składałem i teraz będę go rozbierać. Pierwsza warstwa zjedzona, jak na razie idzie bardzo dobrze.
A już samemu. Pierwsza wykałaczka out. Poddaję się. Nie ma opcji, że więcej zjem. Zostało półtora warstwy. Z sześciu, siedmiu, jakoś tak? Bycie na redukcji chyba i robienie takich challenge'y to jednak jest z dekka głupota. Chociaż mam już kolację zrobioną. Wydaje mi się, że na masie o wiele łatwiej by takie coś weszło. Ale teraz niestety żołądeczek nie ten. Pojemność nie ta. No i chyba są jednak problemy Neumanna, nie? Ale w sumie... Z 3/4 zjadłem z tego, co było. Kiedyś powtórzymy, jak będę w lepszej formie jedzeniowej. Ja wam dziękuję za oglądanie. Hejka. Posprzątałem sobie i stwierdziłem, że nie mogę być miękkim fletem po raz kolejny. I spróbuję jednak to zjeść na spokoju, bo wtedy troszeczkę biegłem. Coś sobie puszczę na YouTubie. Jak wiadomo, przy oglądaniu większy żołądek się ma. Zjedzone już jednego kawałka mięsa. Było 5 kawałków po 100 gram. Jeden kawałek 100 gram zostało. Jednak się udało to zjeść. Tego już nie wiem, bo to by była przesada. Te mięso najciężej wchodziło. Znowu zresztą. Ja ciebie żegnam. Hejka. Na razie.